Nowy rok, nowy ja. To słynne powiedzenie, mające na celu zmotywowanie się do rozpoczęcia realizacji swoich postanowień noworocznych. Bardzo często postanowienia dotyczą naszej kondycji i formy cielesnej, dlatego wiele siłowni i klubów fitness przeżywa istne zatrzęsienie. W Jaworznie nie jest inaczej. Ludzie szturmują takie miejsca, aby zmienić swój tryb życia na zdrowszy. Czy więc Jaworznian można nazwać sportowym społeczeństwem? Ludzie chcą prowadzić zdrowy styl życia, zdrowy tryb życia, chcą dbać nie tylko o swój wygląd zewnętrzny, ale także o swoje zdrowie i odporność. I rzeczywiście w miesiącu styczniu zauważamy bardzo dużą intensywność, jeżeli chodzi o wejścia na teren klubu i naszych aktualnych klubowiczów oraz zainteresowanie osób, które chcą dopiero przystąpić do naszego klubu, zakupić karnet i być naszym klubowiczem. Wśród mężczyzn i kobiet niezmiennie największą popularnością cieszą się te same ćwiczenia od lat. W aktualnych czasach, czyli w wieku XXI, w którym żyjemy, wszyscy pracują w trybie pracy siedzącym, bardziej stawiają na sprawność fizyczną, aniżeli na siłę, masę. Wszyscy bardziej chcą wyglądać estetycznie, bardziej właśnie jakieś tam kraty na brzuchu. No wiadomo, że panowie no to klata, wyciskanie na klatę. Panie lubią mieć duże, ładne, jedne pośladki, no to jakiś hip thrust, bardziej martwy ciąg, przysiady, tego typu ćwiczenia. Dzisiaj jednak społeczeństwo bardziej woli być fit niż mieć dużo mięśni. Tak więc nowy rok klasycznie przyniósł nam zatrzęsienie chętnych do uprawiania sportu. Ale to dobrze, bo w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch, więc trzymamy za wszystkich kciuki.